do Was na chwilkę. Właśnie minęliśmy, jak widzicie, TK Maxa, obok jest Sports Direct i my właśnie idziemy do miasta. Ja jestem po bardzo mini shoppingu, zastanawiałam się, wychadzałam jakieś buty, aż w końcu się zdecydowałam, aczkolwiek są jeszcze jedne, które mi się strasznie podobały. Pisałam Wam na Instagramie, może jeszcze po nie wrócę, nie wiem, zobaczymy. Widzicie? Skacze, szaleje, małpa jedna. No, także zakupiłam jednak te z Ripley. One były, słuchajcie, przecenione z 89 na 30. Prezentują się tak. Nie wiem, co widać. Pokażę Wam oczywiście, jak zrobię Wam haul zakupowy i pokażę Wam wszystkie te pierdółki, co pokupowałam. To również pokażę Wam też buty. Również też. No, upłynie sobie woda. Nie rób tak. No i my idziemy do miasta. Do miasta nie mamy co prawda daleko, bo generalnie z jakieś 5-6 minutek. Także tutaj wszędzie jest blisko, super ekstra. No i co? Zakupiłam buty, bo musiałam, gdyż w moim tym domu niestety, ale po zalaniu potraciłam z 30 par butów. Także takich, wiecie, takich cichobiegów tak naprawdę zbyt wiele nie miałam. I co? Dzisiaj idę ogarniać 2 albo 3 tematy, ale to za chwilę się wszystko okaże. Zobaczymy. Ciekawa jestem, jakie Wy wybrałyście buty mi na Insta. Czy stawiałeś się na LS Sport, czy na te Ripley? Te LS Sport są bardzo ładne, jeżeli by jeszcze były może w weekend, to może się na nie skuszę. Miałabym wtedy takie dwie pary, takie super ekstra do noszenia. No, stylizacji nie pokazuję, bo ja tutaj wzięłam sobie bardzo mało ciuchów, nie sądziłam, że będę troszkę dłużej i też nie przewidziałam za bardzo pogody. Wydawało mi się, że będzie ciepło i tak naprawdę z jakichś takich długich rzeczy zbyt wiele nie brałam. Hi. O, a Wam pomachał. No, tutaj mamy w ogóle jakąś nową restaurację, nowy jakiś pub. No, jest trochę nowych miejsc, wczoraj obeszłam już trochę z Grackiem. Powiem Wam, że jest troszeczkę nowości. Jest przeniesiony Humbergeist, właśnie do niego zamierzam iść, ponieważ muszę odwiedzić Dominikę. Nie dzwoń! Idziemy i muszę jej załatwić 2-3 sprawy. I chyba odezwę się do Was już, jak będzie nieco ciszej i nieco spokojniej i mniej ruchliwie, bo jednak się tutaj dzieje na ulicy. No, korki o tej porze na motorze w taki deszcz. No, także my sobie idziemy i odezwę się do Was później. Hejo, hejo, Gracjan, właśnie wybieramy się, słuchajcie, czekajcie, wybieramy się właśnie do kumpeli, do Irenki i wsiedliśmy właśnie, wsiadamy do auta, a młody myślał, że chyba, ja nie wiem, że znowu idziemy pieszo i poleciał. Lata naokoło samochodu, nie wie co robić. Gdzie on jest? No, także ja bardzo przepraszam, że jest bardzo chaotyczny vlog, mój ostatni, ale po prostu w moim życiu jest chaotycznie, więc dziwne, żeby vlog nie był chaotyczny. Ciągle się coś dzieje, wszystko jest na wysokich obrotach. Gracjan. Wszystko jest na wysokich obrotach, na dosłownie powiem Wam, że z motorkiem w dupce. Klocki, tak? No, także co, my się zebraliśmy, jak widzicie, o, na sportowo, katanka i jedziemy. Gracjan! I jedziemy, słuchajcie, do Irenki, jedziemy odwiedzić Irenkę. No i co? Sporo się dzieje, naprawdę bardzo dużo się dzieje. Siema, siema. Sąsiad nie mógł w klamkę trafić. Idziemy na kawę, na dosłownie godzinkę. Wracam, będę montować Wam pierwszą część vloga, bo wiem już na pewno, że będzie on w dwóch częściach. No i tyle. Tyle mam do powiedzenia na tą chwilę. Ejo. Chcesz więcej? Poczekaj. Boczek? Poczekaj, nie boczek, czyli więcej nowości wkrótce. Idziemy jeszcze do Matalana, musimy jeszcze zakupić spodnie Gracjanowi do szkoły, bo Gracjan jutro idzie do szkoły. Taka information. No. Także pozdrawiam Was serdecznie i co? I odezwę się do Was, nie wiem kiedy, może jeszcze dzisiaj na dobranoc. Wiem, że miałam Wam pokazać wszystkie nowości, cały haul i gadżety i wszystko, ale jak widzicie, naprawdę nie ma za bardzo jak. No, także teraz aż do piątku jest tak zwariowanie. Właśnie idziemy do sklepu, już Wam pokażę. Matalan.
nie wiem, czy jest czynny. Jest czynny, bo ktoś wchodzi. No, także ja spierdzielam do sklepu i odzywam się do was w wolnej chwili. Dzień doberek, witam się z wami ponownie, ale nie dzisiejszego dnia. Chyba się dzisiaj rano odzywałam do was? Nie odzywałam się do was dzisiaj rano. Wczoraj się do was odzywałam. Tak, wczoraj się odzywałam, już mi się wszystko pierdzieli, bo już normalnie nie daję rady. Słuchajcie, mam dosłownie, no nie wiem, niecałą chyba nawet godzinkę. Ja wróciłam właśnie z pracki, Krzysio pojechał z autem chyba na mynie czy gdzieś, więc pomyślałam, że to będzie fajna okazja, żeby móc wam teraz właśnie pokazać, tylko nie wiem właśnie jak ze światłem, czy to światło będzie ok, czy nie będzie ok i gdzie was tutaj postawić, żeby móc wam co nieco pokazać. Czekajcie, na czym was na statywie was postawię. No i pokażę wam teraz tak na szybko te moje wszystkie nowości. Tak by było chyba najlepiej. Ja wam, no widzicie, moja stylizacja po prostu robocza. Tak by wyglądała. Pokażę wam moje nowości, to co ponabywałam. Czekajcie, ja sobie tutaj usiądę. O, po prostu i wam będę pokazywać. Troszeczkę tego jest, szczotkę już wam pokazywałam, ale ze szczotką przyjdę jeszcze raz, jakby z oddzielnym całkiem jej filmikiem. Dobra, czekajcie, tutaj jeszcze Krzysiu pranie położył. Wyłączę tylko ładowarkę, bo Gracjan ładował sobie tutaj tableta. Dobra, biorę to wszystko i już do was lecę. To jest to, no troszeczkę jest tych nowości, wam powiem. Czekajcie, to... I czy to wszystko? Tu gdzieś jeszcze mam paragony, ja jeszcze specjalnie... A, tu jeszcze są dwie rzeczy. No, jak widzicie, to trochę tego jest. Trochę ponabywałam. Czekajcie, bo tutaj miałam paragony jeszcze. Dobra, czyli paragony. Dobra, drzwi przymknięte. Można nagrywać. Wiem, że tutaj się teraz tak za bardzo jakby nie zbliżę, bo nie mam za bardzo jak. Nie mam tutaj niczego, co mogłabym położyć przed sobą, kurczę, żebym ja była nieco bliżej was, bo co prawda jest tutaj... O, czekajcie, a może tu was postawię. O, no dobra, spoko. Może być. Widzę, że światło to jest najważniejsze. Pierwsza rzecz, jaką zakupiłam, znaczy teraz nie są po kolei, to jest to płyta. Płyta, jaką ja wam polecam, to jest znowu cała ta seria moich ulubionych płyt. Jeszcze tej nie przesłuchałam, ale myślę, że wezmę właśnie do auta, bo będziemy jechać dzisiaj koło trzeciej, po trzeciej odbieram Gracjana ze szkoły, tak, moje dziecko poszło do szkoły, odbieram Grackę ze szkoły o 3:15 i jedziemy prosto ze szkoły, zajedziemy, tylko kupił mu coś do jedzenia na szybko, dlatego że musimy jechać po Oliwie. Jedziemy po Oliwie do Edynburga na lotnisko, także będziemy ją odbierać o 16:45. Wiem, że mają lądować, także przyjeżdża z Anią. No, więc dlatego teraz mam chwilkę dosłownie, bo... Czekajcie. Mam chwilkę, bo jakieś pół godzinki temu wróciłam ze sprzątania. I co? No, i wpadła Karola, wypiłyśmy kawę, ona pojechała, no i ja uznałam, że skoro Krzysio jedzie z autem gdzieś tam chyba, ja nie wiem, czy odkurzać je gdzieś tam, czy coś, no to ja wam po prostu dogram teraz, w tym momencie to, bo później znowu nie będę miała jak, bo będzie Oliwia, muszę, sobota będzie taka zorganizowana na Edynburg, taki miałam plan i tak zostanie. Więc w sobotę jadę z dzieciakami do Edynburga i z Krzysiem i sobie trochę połażę. Poshoppingujemy i myślę, że nagram wam też właśnie vloga. Muszę zdjąć pazury. Dzisiaj właśnie miałam jeszcze mycie okien. To wam powiem, że już mi się jeden, nie chcę mówić jaki, ale ten już mi się zaczął nawet oddzierać. Już jest taki odrost. Ja już je mam chyba właśnie z 2,5 tygodnia i już odrost jest dość mocno widoczny. Muszę je zdjąć. No ale szkoda mi zakładać te, które tu ze sobą mam nowe, bo są za ładne. Ja je założę właśnie. Nie wiem, chociaż w sumie powinna, bo w sobotę też wychodzimy z dziewczynami i może tak myślałam, żebym założyła tamte, ale nie chcę ich dobrudzić, więc może dokleję tego i w sobotę dopiero zmienię, chyba tak zrobię, czyli jeszcze jutro się przemęczę. Nieważne. Dobra, już wam pokazuję. Tu mam paragony w razie czego, także płyta 12,99, ale to nieważne.
Tu jest ten produkt do włosów, o którym Wam mówiłam. To jest takie opakowanie Schwarzkopf BC i to jest Oil Miracle Oil Mist. I tu jest cena, nie wiem jaka tu była wcześniej, bo jest zaklejona, ale dałam 4 funty. Jak patrzyłam online, to to kosztowało około 10, powyżej 10, a tutaj miałam za 4, więc fajnie. Jest opakowanie po to, bo chciałam Wam pokazać, więc już mogę wyrzucić. Szukałam tej wody micelarnej czarnej, która mi się już skończyła z Nivea i nie było, więc zakupiłam wodę taką. Jeszcze jej też nie miałam, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie w porządku. Nieperfumowana do oczu, do ust i do twarzy. Mamy tutaj 3 w jednym. Nie wiem, zobaczymy jak się sprawdzi. Więc to jest to. Rzecz kolejna to jest z Nancy i kupiłam Beauty Blender, taki z Nancy. Jeszcze go nie używałam, tak jak mówię, trzymałam go, bo chciałam Wam pokazać. Wybrałam taki, nie wiem, zobaczymy jak się spisze. Ja chciałam co prawda oryginalny i myślałam, że zakupię, ale szkoda mi było na oryginalny, bo tam chyba kosztował 16 czy 18 funtów, także no szkoda mi było. Naprawdę, tym bardziej, że ja zdecydowanie wolę szczoteczki. Taki Beauty Blender dałam z 7 na 2,99. Kolejna rzecz to są 2 produkty chyba z tego. Ja widziałam ostatnio u Zuzi na Instagramie, że zakupywała sobie też dokładnie ten produkt, tylko nie wiem w jakim kolorku. Ja jeszcze sobie o tym poczytam, o co tu dokładnie chodzi. Jak na razie zobaczyłam tak naprawdę, nigdy ich nie miałam. Nie wiem jakie jest ich zastosowanie, nie wiem jak się spisują, czy są godne polecenia, czy nie. To jest Cover FX, nie wiem, Cover Fix, nie wiem. I tutaj mamy Oil Control, a tutaj mamy Custom Cover Drops. I muszę sobie doczytać, to generalnie można podobno miksować, stosować samo albo z czymś. Cena niby wcześniejsza 36 funtów, ja dałam 4,55, w kolorku mam P30. Już pokażę Wam jak to wygląda. Wstrząsnąć przed użyciem. Taka buteleczka. Kolorek sprawdzałam, co prawda, i wiem, że jest jasny, ale ja myślę, że powinno być spoko. Powinien być ok. Ja teraz jestem blada, tak naprawdę, no zobaczymy, zobaczymy. Można to podobno chyba mieszać właśnie z, słuchajcie, z podkładem. Można jako też samo rzekomo, pod makijaż. Zobaczymy, dajcie znać, czy używałyście to, czy nie. Tak jak mówię, to jest Cover Fix, czy FX, ja nie wiem. No i to drugie to jest Oil Control, czyli tak, żeby nam się buźka nie wyświecała. W takiej buteleczce z taką fajną, z takim fajnym tutaj aplikatorem, z taką nie szpatułką, jak się to mówi, no wiecie, dobra, z pipetką, o to mi chodziło. I to kosztowało z 34 na 4,99, więc dwa produkty, o tutaj jesteś, dwa produkty, to jest Cover FX. Dajcie znać, czy używałyście, czy używacie i o co chodzi. Kolejny Beauty Blender, bo najpierw kupiłam jeden, potem drugi, z Soul Eco chyba. Ja chyba z tego miałam kiedyś pędzelki czy coś, jest dość twardy i właśnie to mi się nie podobało. Ja nawet nie wiem, czy już go kiedyś nie miałam i czy... Bo wiem, że mi coś opakowanie przypomina, ale kupiłam, najwyżej jak nie zużyję, to trudno. I mamy cenę z 6 na 2,99. No na pewno jest przyjemniejszy ten z Nancy niż ten, ale jeszcze zobaczymy jak będzie, jak się go zwilży. Więc zobaczymy, tak jak mówię, tu już pudełka 2 do śmieci. Super ekstra rzecz, którą ja Wam serdecznie polecam. To jest dokładnie właśnie ten produkt i to jest Jade Facial Roller. I to jest po prostu coś fantastycznego. Ja to używam, słuchajcie, codziennie. Codziennie znajduję chwilę na to, żeby rano i wieczorem wymasować sobie całą twarz i szyję tym kamieniem, tym tutaj rollerem. I powiem Wam, że nie wiem jak na noc, bo na noc nie czuję żadnego jakiegoś tam super efektu, ale rano takie pobudzenie pod oczami, idealna sprawa, po prostu wiecie, takie zimny taki okład, taki masaż zimny pod oczami z samego rana, jak jesteście takie jeszcze niewyspane do końca, to jest po prostu to. Także polecam serdecznie i to kosztowało 7,99. Rzecz kolejna, nie wiem czy będę to używać, to jest właśnie cała ja.
Bardzo chciałam, nastawiłam się, wydawało mi się, że będzie mi pasować ten kolor. Wiadomo, że nie było testera, nie mogłam sprawdzić. To jest taki kolor, jeżeli ja nie będę używać, to po prostu ktoś dostanie w prezencie. Chyba, że się bardziej opalę i na wyjście do jakiegoś smoki myślę, że będzie spoko. To jest, słuchajcie, błyszczyk Beverly Hills Anastasia Liquid Lipstick. Ja mam w kolorku Madison. Kolorek Madison. O, tak widzicie tutaj fiolet i ona kosztowała, słuchajcie, niby z 20 na 6,99. Dlatego wzięłam. Także Anastasia Liquid Lipstick, tak się prezentuje. Nie wiem, czy będę używać. Ładnie było ostatnio Karolinie, ona sobie sprawdziła, bardzo ładnie wyglądała, więc myślę, że jak ja nie użyję, to na pewno zostawię jej. To. No i co? I buty. Buty, o jakie Was też pytałam, żebyście mi doradziły. No to są takie buty, słuchajcie. Cichobiegi, fajne. Bardzo mi się podoba kolorystyka. Są bardzo wygodne. Podoba mi się tutaj właśnie ten efekt takiego lekkiego jeszcze jakby czegoś świecącego, bo tak fajnie odbija światło. Czarne, zgrabne. Na rzepa, co prawda, bardzo mi się spodobały. Z Ripley nie znam się, jakie są ceny, ale przy nich była właśnie cena, że one są z 80 niby 9. Więc nie wiem, czy to prawda, że takie buty tyle kosztują tak wyjściowo. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo nie wiem nawet jaki to jest model. Ja dałam za nie, słuchajcie, 20, to jest rozmiar 4, dałam za nie 29,90, więc 30 funtów. No i to są wszystkie chyba już moje zakupy. O, tu jest chyba nawet od czegoś, o, 89. Proszę bardzo, 89 na 29,99. Nie wiem nawet, czy widać. Replay, the blue jeans, coś tam, nie wiem, nie znam, pierwszy raz coś takiego kupiłam. No i to jest chyba, powiedzmy, że to wszystko. Jeszcze tu kupiłam, słuchajcie, dla Ani i zapomniałam w sumie jej nawet dać. Dla Ani taki fajny notes, tam są kartki i ten notes pachnie ananasami. I ten, to coś możecie nabyć w Homebergansie. Także polecam serdecznie. Dobra, czyli ja mogę już, widzę tutaj te pudełka, się ich pozbyć. Okej, poukładam za chwilkę sobie te rzeczy. I będę się zbierać. Jeszcze pokażę Wam jeden produkt, ale to zabiorę Was teraz ze sobą. O, jak widzicie, tak sobie właśnie tutaj chwilowo pomieszkujemy. Jestem w trakcie wszystkiego załatwiania, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Ale to tak jak mówię, ja nie będę teraz absolutnie niczego zapeszać, więc jeżeli będę wiedziała, na czym stoję, to na pewno się o wszystkim dowiecie. Myślałam, że ktoś idzie? Nie wiem. Dobra, czekajcie, ja tylko sobie wyrzucę śmieci i pokażę Wam jeszcze jeden produkt, o którym Wam wspomniałam. Czekajcie, idę do łazienki. A, o właśnie, idzie chyba Krzysio. Zaraz Wam pokażę. Pokażę. I to jest taki produkt. O, przyszedł Krzysio. Dobra, ja sobie tak tutaj stanę. O, i to jest dokładnie coś takiego. Nie wiem, czy widać. I to jest mineralny. I właśnie je macie dostępne w Homebergansie za funt 99. Tak wygląda opakowanie. Ja Wam serdecznie polecam. Bardzo fajny produkt, bardzo fajnie nawilża. Nie pokażę Wam tak dokładnie w środku, ponieważ on jest z olejem. Jest bardzo taki oleisty, ale polecam Wam serdecznie. To jest coś bardzo podobnego do Sanktuary. Dobrze Wam mówię? Tak, do Sanktuary. No, także to by było na tyle. Ja będę się teraz powoli, już będziemy się zbierać i będziemy spadać. Także niedługo się do Was odzywam. Buziaki, bajo!